Witam, witam. I mam wrażenie, że o czymś zapomniałem? Nie, nie, nie jesteś tak. Mam jeszcze to być. Bo jak zwykle robiłem wszystkie na ostatnią chwilę. Nawet nie mogę do końca stwierdzić, dlaczego robię dzisiaj wszystko na ostatnią chwilę, biorąc pod uwagę, że zacząłem się przygotowywać zauważalnie przed streamem. A i tak wyszło na to, że zacząłem streama dosłownie przed chwilą. Jestem dzisiaj bardzo nierozgadnięty, obwiniam poniedziałek. Jeżeli można obwiniać poniedziałek, to zawsze należy obwiniać poniedziałek. To jest złota zasada. No dobrze, mam jedno bardzo ważne pytanie. Co byśmy ostatnio lepiej? Pamiętam, że byłem zły na gry, ale już zdążyłem zapomnieć, za co byłem zły na tego, więc może nie będzie dzisiaj tak źle, prawda? Prawda? Upewnię się tylko, jak tam moje party. Moje party, że jest z batem. Z Kamacosem walczyliśmy, to kojarzę. No to chyba nie jest tak, że Kamacos aż tak nie denwo, że przez niego zeszkwitowałem, prawda? Prawda? Chcę zmienić mantrę. I zabiję Ginana. To pamiętam akurat. Symbol Lorda może co? Cześć Lord Delmolatson, cześć Samurajo. Streamy w Mega Man X8 Remake. Nie mam już czego robić w remake'u. Nie mam zamiaru podejmować się bonusowych bossów w remake'u, to na pewno. Weź sobie zio. Sleep telefon enemy. W sumie statusy nie mogą być chyba aż tak złe. Wam ten milion, witam, witam. Falby, fake damage, poison. Ale jaki typ obrażeń? Halo. Czy to jest po prostu almighty damage? Ciężko stwierdzić. Aim before poison to jest typ obrażeń, który jest zadawany. I będę kwestionował. Nie byłby to pierwsza, ani ostatnia. Dobra, gdzie myśmy byli, gdzie myśmy nie byli? Nie byliśmy w lewo za bardzo. Pytanie, czy ja tam mam przejście, czy nie. Coś jest. Zobaczmy w takim razie. Szczerze mówiąc, moją pierwszą reakcją po odpaleniu streama było, czy ja aby przypadkiem nie skopałem zapisu jakoś. Ale wydaje mi się, że jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy. O, shield, doskonale. Matera nie była jakoś specjalnie lepsza. Oni bolą. Oni bolą dużo bardziej niż myślałem, że będą boleć. Wezmę się wyleczę na wszelki wypadek. Bo jestem w stanie uwierzyć, że stałaby mi się tu bardzo mocno krzywda. A przynajmniej znanej z ich słabością. O! To mnie bolało dużo bardziej niż myślałem. Czyli, że to, że kontra działa tak, że jeżeli używamy ataków, jak jesteśmy przekręci, to zadaje nam duże ilości na zabarzeń. Takie mam wrażenie. To jest wiosnę, witam, witam, smacznego życzę. Dobrego na kolację. Arkilasas będzie miała lepsze leczenie. Mam przynajmniej tylko nadzieję. Jest to moja szczera nadzieja. Niedawno zapis ze stylicą z jakiegoś poza ostatniego save'a miałem, to save, który był sprzed półtorej godziny. Jako, że odpaliłem najnowszy, to dopiero po 20 minutach. Też nie powiem, że mi się nie zdarzało. I mam wrażenie, że bardzo często podobne sytuacje sprawiają, że to chyba mi się odechciewa powtarzać dany segment. Kanapki z masem ogórkiem, tylko jajko na twardo. I całkiem dobrze.
A Boże, bo klątwa zostaje po walce. Czemu ona tyle zdaje? A ja dzisiaj jeszcze kolacji nie miałem. Moja kolacja czeka na mnie po streamie. Zobacz, czy jakoś tak wtedy nic streamujące mam, że wolę sobie zjeść po niż przed. O, mogę mieć 8 umiejętności. Daj. Poproszę. I przy okazji dajmy sobie tę klątwę przeklętą. Set. A Gilacz, to w ogóle masz co setnąć? Hamę. Wyśmienicie. Cześć, Piotrku, dzięki za reklamę Dyzena. Nie ma za co. Nawet nie jestem pewien, czy że są w tej chwili lepsze niż Intela, bo nie orientuję się aż tak bardzo w sytuacji obecnie. I'll make this quick, powiedziała, po czym umarła. Nie, no, chciałbym wierzyć, że nie. Ja wiedziałem fałdę. Ale zadaję obrażenie. Power wave. Au. Potrzebuję obszarowego leczenia. Najlepiej na wczoraj. A propos. Media. God bless. Będę mógł sobie ją dorzucić od razu. Distant. Tylko pewnie media sporo kosztuje już. Przynajmniej spodziewałbym się, że będzie sporo kosztować 10 ma. Nie jest aż tak źle, I guess. Myślałem, że będzie gorzej. Zwłaszcza jak na to i lecz na chwilę obecną. Do góry. Nie mam wyboru tak naprawdę żaden, mogę to podobnie też cześć, Biki, witam, witam. Jaujo. Daj jaujo. Biorąc pod uwagę, co nam się tu przytrafiało, to pewnie mogło się przydać. Tam nie mam przejścia. Nie, chyba nie był na buffu podatny. W sensie podatny. Chyba nie. Bejna ta, na pewno. Nice. 9 HP. Nie wiem, czy to przeżyje. Zawsze się zastanawiam, czy bardziej mi się opłaca w takiej sytuacji wrócić i zmienić mantrę, ale jednocześnie mam wrażenie, że do encounter rate jest tutaj na tyle duży, że nie chcę tego robić. Spróbuję wejść na górę najpierw. Chyba było warto. Quantum Cell. Więcej kasy. Biorąc pod uwagę, ile widziałem, że mancy kosztuje, odpowiednio mi się przyda. Jakby w tej chwili mogę jeszcze powiedzieć, że mnie stać, jasne, ale też czuję, że długo to nie potrwa. Nie zauważyłem, że ten... że to dehumer. Najgorsze jest to, że ja zdaję sobie sprawę, że nie miał aż tyle many, żeby ich po prostu bić cały czas polami. I prędzej czy później ktoś na mnie jakoś bardzo odbije, coś czuję. Mudo.
sięga, gdyby to mu doweszło. Byłbym niepocieszony. Nice, poziomik wpada. Standardowe staty, jak dla mnie. Mogę dostać 8 umiejętności. Jak na to, że to produkt to bardzo przydatne. Zio. Voidów na razie nie chcę raczej, ale mogę Devour. No, wypadek jakby znowu jakiś demon był na ich HP-ach. Tutaj na Zio chyba nic nie było podatne. Au. O Boże. Czuję się memowany w tym momencie. Dobra, Discus. Zagram to bezpiecznie, czyli po prostu spasuję tę turę efektywnie. Bo to nie jest tak, że mam jakiś wielki wybór tak naprawdę. Holstein, to nie dobrze. That's pretty unlucky. Jeżeli dobrze pamiętam, to tool tak nie był podatny na nic specjalnie, tylko na hamę może? Weź się posmutni. I nie mogę teraz force używać. A co? Falbyw. Brakuje mi tak tego, że... Serio z tymi sami? Power charge, no dobrze, rozumiem. Najgorsze jest to, że to nie do końca tak, że czuję, że mogę dużo zrobić sensownego na te... Na... Na te mudo. Bo nie będę przecież to walkę rzucał Void Def tak naprawdę, tylko dlatego, że Encounter może to mieć. No dobrze. Rozumiem. Pewnie, że jest to w jakimś stopniu pozytyw, bo znaczy, że protak może umrzeć. I nic nam się złego nie stanie. O mój Boże, widziałem checkpoint. Tu gdzie jesteś? Tutaj przegapiliśmy. Dobrze, że śpieszyliśmy. Co tutaj przy dwaj numer 7? Otoczyć ich. Nie za trudne, takie trochę RNG bym powiedział. Kolci mnie, żeby się teleportować do poprzedniego, bo nie mam manę. Argila. Chyba chcę jej dać kolejną tą magiczną. Chcę z niej zrobić mojego dedykowanego healera. I wiecie co, chyba po prostu zapiszę, zobaczę co mnie tu czeka. Nie będę próbował się cofać, bo domyślam się jak to się skończy. Zobaczę jak to jest przedmiotami na manę co najwyżej. Jak widzę to SPI items, to jest takie bardzo kuszące. Może użyć SPI items, ale to nie jest to. Brama jest zamknięta. Czyli co, że muszę wejść tam na górę? Tam gdzie wcześniej byłem? Możesz się cofnąć do tej fioletowej strefy. Ale na chwilę obecną nie mogę, to na pewno. Oni nie mieli słabości. A przynajmniej nie mieli słabości do użycia. Nie róbcie mi tak. Bolt Lord, Mazio, Alec Boost.
Znaczy, coś z tego pasa musi setnąć. Zobaczmy, set. Mazio za Mudo? Nie lubię Mudo. Więc jak mogę, to pomijam. Tutaj trzeba wyjść panik. Dobrze, nie coś trzeba, będę chciał korzystać na konkretne walki. To nie wiem, czy akurat tutaj. Ej, sobie witam, witam. Nua, nua. Jak Dzionek. Dzionek to jest dosłowny poniedziałek. Ze wszystkimi tego minusami. Z was liczbą rzeczy. No i to nie jest też się zmarnują raczej. Okej, okay, więcej Noa. Ja, ty tam potrzebujesz odpoczynku, po prostu. Bąk. Szokłeś kolejne? A, przeżyli obaj. Anaki. A, mówi się, że mam nie grać w grę? No dobrze. To nie będę grał w grę. Spróbuję go zatrwałeś po prostu, żeby manę oszczędzić. Ich jest to więcej. Nie będę tego komentował dla swojego własnego deba. Dało się, że będzie ich dwóch, bo ten... Bo była dwójka tylko. DK czy nie chcę... Wiesz co, zróbmy pas, ty rzuć shockwave'a. Idę po jakąś wodę w wsteczki, bo jestem wielkim, a wychodzę z wami wielkimi todami. Ja tak właśnie nie potrafię, mam wrażenie. Moje standardowe zakupy są takie, że idę po coś i biorę tylko to. A nawet jak się przejdę między półkami, to jakoś nie potrafię tak przejść i brać po kolei rzeczy z półek. U mnie jak zakupy przekroczą 50 zł, to jest wielkie święto. Takie typowo, powiedzmy, spożywcze, tak? Taka pięknie się nie działa. Trochę tak, aczkolwiek chłopakom się ostatnio śmiałem, że czuję silną potrzebę pozbycia się swoich pieniędzy z jakiegoś powodu. Jeszcze więcej? Nice. Czemu ich jest aż tyle? Niech ktoś się ich pozbędzie. Dobra, sobie patrzcie, co oferty, czy coś mi się może dodatkowo przydać. Tak, widzę, spokojnie. Widzę to. Outplayed. Zostałem zutplayowany, kolegowie. Mam wrażenie, że ostatnie czasy cierpię na brak cierpliwości do tego typu sytuacji. Powiedział człowiek, który przychodzi personę jestem taki w wolnym czasie. Jednocześnie mam wrażenie, że w tych grach nie dzieją mi się aż takie rzeczy jak tutaj. Czy ja się wyleczyłem w ogóle? Nie, nie wyleczyłem się. Doskonale. Wyzwalał i sobie z tym mamudonem? Ja wiem, że to była czysta definicja outplaya, ale... Co się stało, bo pisałem, nie patrzyłem. Noe stwierdził, że mam budon jest rzeczą i że mam nie grać w grę. No to nie grałem w grę, no. Od wielka filozofia.
Czy jestem z tego zadowolony? Absolutnie nie. Nie Amazon niestety. No nic. To muszę sobie manę wyleczyć. Cześć, witamy z powrotem po odzyskaniu konta. W tym miesiącu wydałem mało, bo zobaczyłem, że pesanszy wylot na plamce, że spółki kiedy nie chciało się dać, to kupiłem, bardzo fajnie się gra. No moim zdaniem Reload jest chyba w tej chwili najlepszą formą grania w Persona 3? O mój Kane. A, racja. Jak mogłem zapomnieć? Fuck off. Jest tylko się zajebać. Jeden. Przypomnijcie mi, jak działało moje ikony w tej grze? Bo chyba potrzebuję wyjaśnień. Mam wrażenie, że mi to już tłumaczyli się któregoś razu, ale zdążyłem zapomnieć, mnie to trochę boli. Się dziwię, że gra ma polski język. Ja absolutnie nie narzekam na to, że gra ma polski język. Nawet jeżeli wersja została trochę paskudnie zrobiona. Też ich słabość. One mają zawsze jedną konkretną słabość? Bo szczerze mówiąc, myślałem, że one będą takie jak te. Że one będą tak jak Magatame z Zasynta 5. Mik mówi, że ma jedną. Ha! To możesz podać, bo powiem szczerze, nie bardzo chce mi się akurat losowo sprawdzać, aż któregoś raz wejdzie. Gunę. Ta-da-da-da-da! And I want to fucking die. Jeżeli on znowu zdąży rzucić Mamudona. A nie, nieważne, jeszcze jedna seria. Nice. Fajnie, że wychodzą po polsku. No, ja się zgadzam, że fajnie, tylko mnie osobiście polskie tłumaczenie bolało na zasadzie, że miałem wrażenie, że nie zostało przetestowane jako tako. Dobra, jalo. A co do slangu, który jest w Social Linku, to on jest taki sam w oryginale. W sensie taki sam. Że też to jest taki typowy slang dla roku 2000X, że tak to ujmę. Więc nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, jak to rozwiązano w Reloadzie, w polskiej wersji. W angielskiej wersji też bym. Pewnie tak. Przy czym, no. Trzeba pamiętać, że to jest gra, która jest osadzona w 2009? Czy 2006? Bo już nie pamiętam. Coś koło tego chyba. I język jest dobierany na modłę tego, jak wtedy się rozmawiało w internetach.
Nadal mnie on boli. Nie, absolutnie nie boli. Ale to może kwestia, że ja jestem bardziej z tamtego okresu, że tak to ujmę. Spróbuję się pozmieniać. Znaczy ja nie pamiętam, w jakim roku były jakie memy, żeby nie było. To nie jest aż tak, po prostu bardziej kojarzę, gdyby posadzić mnie w tamtych czasach, to bym nie stwierdził, że tutaj jest coś bardzo dziwnego. I wonder where this one is going! Panie i panowie, pierwszy raz, kiedy gracz używa The Cage na Anthem Countera w całej historii SMT. Zwłaszcza jak widzę to suk u Cage. Czy mogę się przestać? Wiecie co, zrobię pas. Tak z ciekawości. Myślałem, że nie chcę tyle. Tam czasem jak wbiłaciłem Pokémon, oglądałem boxing karty Pokémon figurek na summesów. Z częścią z tej wypowiedzi mogę się zgodzić, ale tylko z częścią. W sensie to ja robiłem w tamtych czasach. Bo do mnie pasowałoby chyba tylko to pierwsze. Karcianką pokemonową miałem w styczności chyba tyle, co były gry na PC-ta. Te takie najbardziej podstawowe. I chyba nic ponadto. Wydaje mi się, że mogłem mieć kiedyś dawno, dawno temu jakieś pojedyncze karty pokemonowe, ale to tyle. Nie, na myśli jakichś tych cheatosów czy innych lajsów. Były na PC, były. Ja pamiętam, że gdzieś 2000 jakimś czy coś było. Tędy. Ale chciałbym skoczyć do punktu leczenia. Mam nadzieję, że nic nie po drodze nie złapię. Oczywiście, że nie zdążę. Dwa kroki przed? O mój Boże, zdążyłem, nieważne. A czy ja mogę tędy przejść? Czy to jest zablokowane? Czy to jest zablokowane? Czy to na górę mogę sobie odblokować? Czy ja nie mogę sobie to odblokować? Wszystkim, czy jest warto tu iść? Spróbuję najpierw tam, gdzie miałem nieodkrytą mapę. Ta do karty z Heroesów 4-2-5 z piłkarzami. Heroesów? Nie kojarzę, powiem szczerze. Tak, ja mnie dzisiaj kurwa nienawidzi. Nie chciałem uciekać, by the way. Misty. Ale czas doskonale. To szczerze, gdybym słowo teraz coś jest, to by mnie to zabolało. A nie, ja chyba przyjmę to do uciekania. Nope. Jolo. Ten palec też mnie pewnie zaboli. Co jeszcze? Ale też nie jest tak, że mam jakiś wielki wybór w tym momencie. Mogę co najwyżej zrobić także transform. Ty pasni i ty weź jeszcze raz na buffu. Ja najwięcej teraz osób chyba miałem z Yu-Gi-Oh! O tak. Beautiful. Absolutely fucking beautiful. A tej walki nie przeżyję w takim tempie. A karty Dragon Ballowe to też były rzeczą. Wydaje mi się, że miałem nawet w pewnym momencie cały komplet. Czy może się patrzę, nie zabijać mi moich postaci?
Ale też chyba tylko jakoś jedno z tych pierwszejszych serii. Gel się wyleczył. Czy ja chcę... Ja chcę się wrócić. Teraz już naprawdę nie zdążę. Taga mnie dzisiaj absolutnie nienawidzi i robi wszystko, żeby... Żebym wypadł głupio na Vidi. To ona wygrywałem w szkole. To było tak dawno temu, a jednocześnie coś tam się z tego pamięta, to jest najbardziej przerażające. Rzucanie pod jakimiś absolutnie durnymi kątami. Zaraz będzie Ice Leader. No albo i... Znaczy no w sumie to zaraz, bo zaraz Encounter, I guess. Ale to nie do końca to, co miałem na myśli. Jak to mówiłem? Błagam, nie nałóż mi znowu statusu, co? Udało się. Straciłem tylko jakąś 1/3 HP, ale nie nałożył. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jeżeli gra nie próbuje mi akurat wciskać jakichś absolutnych bullshitów typu instakilla albo chujowe statusy na 15 tur, to nie jest źle. Tak czysto cyferkowo nie wygląda to źle. Problem zaczynają się, kiedy gra mówi, że ej, łap sobie mam udon na 20 poziomie na pytk. Okej, czyli to nic nie ma. Z ciekawości, czy ja mogę... Przysięgam, jeżeli pokaże mi, że one są znaki zapytania, to mnie popływi chyba. Weak false, okej. Okay. To przynajmniej o tyle dobrze. Jak oni się zmieścili do pudełka? Tak jak do pokeboli, czego nie rozumiesz? Ja też wyrodzimy tatarze albo takie... Jak tam się bije tego... Reapera? Fajnie jest? Mamudon? Nie, nie ma itemów działających jak te Tajastone. To homunculusy, ale są dość ograniczone, jeżeli chodzi o ilość. I czasami się zdarza, że po prostu na danym kontery spalają je szybciej niż gracz je zdobywa. Więc generalnie powiedziałbym, że nie bardzo jest jak ich używać. Tak w miarę sensownie. Field Hunt? Na. Kwestie anulując Light Death wskazują, że nie działa na instakillami, bo w tej grze dali AK Kouga. Kouha, nie Kouga. Więc pytanie tak zrobili, że ma działać konkretnie na nie instakilla. Tylko po prostu żenuluje obrażenia żywiołu. No dobra, nie będzie fizycznych. Ja to jestem tak przyzwyczajony właśnie do jakichś rozwiązań pokroju tego, co jest w personie. Widzę Kong Strong. Czym jest Kong Strong? Czym było Kong Strong? Czy to był ten śmieszny napój? Energetyzujący, energetyczny? To brzmi jak plan. A jak już tu jestem? Zaszkodzić mi nie zaszkodzi.
Chyba zgubiłem wszystkie swoje te... O, najgorzej. Ja wydaje mi się, że przy którejś przeprowadzce sporo takich jakichś pamiątek, nie pamiątek pogubiłem. I też trochę ich szkoda, ale no niestety nic się nie poradzi. Tak nie solidnie, chociaż tutaj bardziej efektywne są przelówki w czystej postaci. To proszę bez su. Fuck off. Najgorsze jest to, że teraz wiem, że będę pudłował, bo rzucili raz subkadze. Będę pudłował, bo rzucili subkadze. Będę podłował, bo aż przeciwko. Wystarczy powtarzać, żeby gra stwierdziła, że nie gra, czy pierdol się nie zabijmy, tak jak mówisz. Tym razem wyjątkowo na moją korzyść. Get mantra. Serw, przyjacielu. Ades mantra, mitama mantra. Co tu jest? Ma fula pewnie? Yep. Wezmę sobie ognisto, bo nie mam w ogóle ognisty skinny. I ty potrzebujesz jeszcze... Czego ty potrzebujesz? Na pewno nie tego. A zwłaszcza, że ma to już maserowane. Force wyżej? Trochę to drogie. Wolałbym tego nie robić, ale damy ci jest. Otwarłem łóżko i znalazłem wszystko. Jakieś gumowe ta... Gumowe ta... A? Tego nie kojarzę. Ogólnie jakoś gumowe tazosy brzmi strasznie dziwnie. Dla mnie tazosy zawsze były metalowe albo plastikowe. Bo te pokemonowe chyba były plastikowe, jeżeli dobrze pamiętam. Ale są tu już. Czy nie mieliśmy ich tu zatrzymać? Być może? Pożałuję tego, co powiem, ale ta grupka wydaje się znaczniejsza niż ta przednia. Choćby z samego tego, że nie mają insta-killi. Moment Slater, oni też mi sprzedają mamudon na pysk. I odblok. Może dać od biedy. Dismiot. Zacznij godać. Masz godać, przyjacielu. Nie kojarzę, powiem szczerze. O mój Boże, jeszcze kto? Nice. Nim. A, pewnie jeszcze... A nie, już nie ma serii więcej. Jezu, ale te speedy zostały... Dużo paska. Domyślam się dlaczego, ale wciąż byłem lekko zdziwiony. Dismiot. I wezmę od razu się wleczę. A zapatrzyłem na Discorda. Mogłeś użyć Dismiot na Patagu. Znaczy, że on teraz... on zawsze mówił. Zapytaj ludzi w uniwersum, czy mówił.
Dead Freestone w uniwersum też nic nie mówił. Archie Void Fire, Terra Void Earth. Chciałbym dać sobie Archie, żeby je mieć po prostu. Zamiast Devoura. Mam dużo żywiołów już. Obyczajnie to sobie mowałem drugi boss w Kingdom Heartsach pokonany, czy drugi boss w Kingdom Heartsach jest jakiś notorycznie trudny czy coś? Nie wiem, nie znam się na KH. Moja wiedza o KH jest prawie zerowa. Dziwię się, posłem walki trzymała hitbox po zasięgiem. Czy myślałeś może po prostu być bliżej bossa? Żeby go trafiać? Powodzenia z tym. No, pewnie się da jakoś. Mogę przejść tędy. Dobrze, że jak tam tędy pójdę, to tego pożaru. Uje! Pa 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 pa. Aktywnie uwalić sposoby na podejście bliżej. Imbifor jest jakiś sposób, żeby uwalić jemu sposoby na uwalenie ciebie. Delegan mówię, nie tam się na KH, więc takie losowe gadanie, głupot. Tylko 70. Może skasować mi posty z linkiem. Implikuję, że mogę kasować twoje posty. To bardzo odważne założenie. Zwłaszcza, że musiałbym pewnie wejść na widok moda. Jak się wchodzi o na widok moda? Pamiętam, że ostatnio jakoś to przerabialiśmy. Nie chciałem tego przypinać, by the way. Dostosowany czas 0 minut. Nie da się, doskonale. Odepnij tę wiadomość. Nie mogę usłyszeć wiadomości. Znaczy ja się dostałem, czy ja jako admin nie mogę ten. Zbanuj, wyklucz, ostrzeż. Zablokuj, zgłoś. Ktoś pamięta, jak się usuwało wiadomości? Widok moda? Nie, to też nie widok moda. I też nie echo. Mam wrażenie, że przebyliśmy to ostatnio, jak Luna była. Że to się gdzieś włączało. Wygląd czatu? Nie. Znaczy czasu nie. To nie jest to. Najgorsze jest to, że ja pamiętam, że tłumaczyłem to Lunie. I już nie pamiętam, jak się robiło. Stresujące uczucie. Właśnie jaka jest, że trzeba było jakoś włączyć dodatkowe ikony. To teraz z kolei jest na widoku moda i mnie popływi od tego. Ustawienia czatu, pokazy ikony modów. Yep. Jakoś z jakiegoś szokantego powodu kompetytuinałem ten. Pominąłem tą opcję. Nie wiem. Proszę nie pytać. Odnowię sobie HP-ki, a pójdę zapisać.
Zaszkodzić, nie zaszkodzić, biorąc pod uwagę, jakie ciekawe rzeczy nas spotkają. Czy ja stąd mogę przejść? Stąd oczywiście, że nie przejdę, chyba że przeciwnie. Jak bardzo dookoła można wychodzić w tej cytadeli? Bardzo. Teraz chciałbym dojść tam na koniec, to na pewno. Dokładnie mi bardzo takich wyraźniejszych ikonek drzwi, żeby ten, żeby było łatwiej to widać. Ech, bateria zejdzie za teleport, na razie na kablu uruchomi. Nie jestem pewien. Bo kojarzy mi się sytuacja, gdzie był z tym problem. Ale pewien nie jestem. Fajny encounter, by the way. Dosłownie postawiłem jeden Melody Curve. Jeżeli ktoś mi powie, że mogłem zmienić panty, to odpowiem, że tak mogłem, ale nie chcę wydawać kasy na to w tej chwili. Chyba, że chcę. Czy ja chcę dać do tego wino mantę? Jak szybko można mieć mantę z trzeciotierowym skillem? Jeszcze powinien temu Gale'owi dać też chyba. Wiesz co, łatwo. To mi szkodzi. Czy ja będę stąd wyjść? Oczywiście, że nie. To byłoby zbyt oczywiste, żeby się stąd dało wyjść. Bo musi być jeszcze bosidło przed samym wyjściem tam. Domyślam się przynajmniej, że tam będzie jakieś bosidło. Aim before yes i nie chcesz wiedzieć, co jest tym bossem, bo jest absolutnie zjebany. Ale to tylko ja i moje bardzo optymistyczne podejście. Po tym, jak dzisiaj taka mnie traktuje. Ulala. No jeszcze żyje. Właśnie chciałem powiedzieć, że dajesz strzała mu imię. Pojebie mnie. Pojebie mnie. Nie powiem, żebym czuł się traktowany przez RNG dzisiaj dobrze. Na pewno. No dobrze. Rozumiem. Czy nie padło tylko jeden przedmiot na leczenie paniki? Wybornie. Nie mam też jeszcze mepaty, z tego co pamiętam. Więc tym też sobie nie mogę dopomóc. Przynajmniej będę szybko też po jednej turze. Chcesz się wyleczyć może? Hop. Czemu oni się jeszcze akurat jak mają jakiś...
3/4 HP, a nie jak mają poniżej połowy. W sensie chodzi mi o te level upowe wyznaczenie. Stąd jest. Nie aż tak. Pewnie jeszcze z jakiejś. Do Encantery. Cześć, Karka, witam. Zapomniałem, że z tym jest ten niarze pan, że ja też nie psałem na Discordzie, że jest. Bo jak zwykle zabiję to na ostatnią chwilę. Dobra, to już tu jest i broni wejścia. Więc czekajcie. Czym ty byłeś, atawaka? Mogę do ciebie dać linka? Czy tak mi przewidujesz, można do kogoś dawać linka? Moje wam modu na pewno działa. Olipka, kochany SMT. Moje ulubione gra do eksperymentowania. Dawaj, kurwa. Znaczy, Wiki, gdyby Mudo trafiło za pierwszym, to jeszcze bym aż tak nie narzekał. Ja zreflektowałem w siebie Mudo i to trafiło za pierwszym. O, świetnie parajesz. Nice. To jest dosłownie, ale ty dzwonisz, moment. A tak fail, kto by się kurwa spodziewał? Czy to dlatego, że jestem sparaliżowany? Kurden di. Czy parajesz tej grze schodzi w ogóle? Chyba nie. Au. Chciałem właśnie powiedzieć, że w takim tempie będę sparaliżowany na każdej postaci. Ale raczej zestunowany, jak zwał, tak zwał. I po co ja rzucam distunek, jak zaraz znowu zostałem zestunowany? Nadbiję bardzo dużo jak na to, że mam tą, że mam dwie te ondy na nim. A tak, this is fine.
Mind Charge. Boję się, co będzie po Mind Charge'u. Zwłaszcza, że w tej grze nie mamy tego. Nie mamy w ogóle opcji bronienia się. Więc to, co teraz robię, jest chyba najlepsze i najbezpieczniejsze, co mogę. Na razie. Myślę, że więcej zada. Ten boss ma bardzo zabawną słabość. Ale na pewno nie jest nią mudo. Już się nie dowiem, co jest jego słabością. I całe kurwa szczęście, że się nie dowiem. Te drzwi są już otwarte? Tak. Mam priorytet. Ale jak też się podzieli z samolotem, to śmiało. Ja chętnie usłyszę tutaj z jego osobowością. Jak mi powiesz, że Hama, to jest taki. To będzie Hama, prawda? Biorąc pod uwagę, że reflektuje Mudo. A, są krok przed nami. Nie ta pierwszy mix są inteligentniejsi niż się zdają. Co robić? To wszystko moja wina. Zgadzam się, to wszystko twoja wina. Dlatego musimy wracać. Wracajmy do siebie. Ja nie uciekłem, to była część mojej strategii. Jeżeli wiesz, że zrobię moją przewagę w walce, ucieknij. Przearanżuj swoje siły. To podstawy sztuki wojennej. Nie możesz mnie za to obwiniać. Oczywiście, że mogę. Czy ja znowu umrę? Mam już dość umierania. Matko. Czemu mamy tu martwych ludzi? Nie podoba mi się to. Explain, co się tu dzieje. Self, jej się jakoś uda. Wiesz? Przepraszam, Mick wziął dziewczynę. Excuse me? Co idzie nas zaatakowali? Metal Gear? Metal Gear nas zaatakował? To nic nie było. Chociaż zobaczmy. Czy tam gdzie było waifu coś jest? Tylko tu jeszcze podejdę. State of Play'u, co? Zapowiedzi? Nie poświęcili czas na pożreć naszych poległych. Ta atak był świetnie zaplanowany. Jestem pewien, że wszystko co zapowiedzieli na jutro okaże się prawdą. Clueless. Aż co nie było Six Song, więc może rzeczywiście będzie to prawda. Tylko nie powinienem się tego nabijać, ale... Chwila. Oj, tak. Gdzieś widziałem, że chcą to robić niekoniecznie w kolejności wychodzenia. I dlatego ten Tales of Grace F teraz jest. Tylko nie jestem pewien, dokąd to by miało dalej zmierzać, że tak to ujmę. Remaster Tales of the Abyss!
Przeszedłbym w końcu. Nie będę kłamał. Bo tak to skończyłem gdzieś po obiegu, ale cała nie obejrzałem, więc wiem, co tam się dzieje w ogóle. Żeby nie było. Nie, Abyss. Nie, dlaczego jest ma anime? Na, co ty gadasz sobie? Why are you so concerned with Sarah? You do not know, do you? I'll kill you. That's enough. A z czego ma nie wiedzieć? Albo co ma wiedzieć? It is not just heat. You have all changed since Sarah arrived. You may be confused, but do not blame Cielo. Cute little speech. But what about you, huh? I have not changed. I am myself. Jednocześnie w głowie PTSD. The solution lies in Sarah's lost memories. Instead of simply lashing out, let us think. Pomyślmy, moja największa słabość. Nie. They allowed you to live in order to give us that information. Where is she? The northern ruins at coordinate 136. Heat! He cannot succeed alone. Heat, czy możesz po prostu przez chwilę działać dużo nowo? Tak, to zajebiście. Czy wyglądasz, jakbyś był w domyślenie? You should rest here. You won't be much help if you're hurt. O nie. Jemu się teraz z głowy włączy kompletny angst i się rzuci na nas, jak wrócimy. O nie. I dołączę do drużyny. I wonder where this one is going. Party. Zamieńcie się. Nie tak. Tak, tak, tak. Wait a minute. Tak, tak, tak. O, od razu lepiej. No, bo musimy zasuwać do ruin, więc I guess. Zburzone S36. Co tam ruiny? Używają sedy jako przynęty, żeby zrobić na swoją pułapkę. A my dajemy się złapać tą pułapkę dokładnie tak, jakby chcieli. Teraz najpierw musimy odzyskać sedę. Będziemy pilnować Cielo. Sedy też bądź ostrożne. On dość patrzy, jak ludzie umierają. Ale postaram się nie umrzeć, ale niczego nie obiecuję, bo losowe rzeczy się zdarzają. Boli, ale mogę walczyć. Proszę. Być przydatne. Przydatne. Nie widzę stąd. A w polskim języku domyślną formą wciąż pozostaje forma męsko-osobowa. Chyba, że o czymś nie wiem i coś się zmieniło. Sam się nie obrzeciłem, mogę czasem mu dorobić. Come on! Odbijane mudo to nawet nie jest najgorsze, co mnie dzisiaj spotkało. Mamudon zabijający mi całe party, kiedy przeciwnik ma 10 HP, było dużo gorsze. Bardziej wygląda jak jakieś, nie wiem, rezydencje czy coś. Co diabła, nigdy nie widziałem takiego budynku. A ja to czuję się, jakbym go znał. To wygląda dość tradycyjnie. To może być to inny. Zakładam, że chcą, żebyśmy weszli do środka. Do niczego. Wiele ich miasta zostało zatopionych pod złomowiskiem. To zdaje się być jedno z nich, aczkolwiek z tych technicznych nie przypomina żadnego, które widziałem.
Taki dziwny styl, zdaje się nieprzydatny do niczego. Nie pojmuję tego. Nie wszystko jest do pojmowania, przyjacielu. Czasami po prostu trzeba wbiec na chama i nie przejmować się niczym. Otworzyć drzwi, wpaść w pułapkę i umrzeć. Kiedy ostatnio raz to poszło, nie tak? O. Czy to jest ten przeklęty kocur? Sorry, my little friend. The guard not one let us outside this room. Hey, little help, please. If I open this door, Gale will eat me alive. It isn't me. Otworzyłem jakiś pokój w zamku i światło zgasło. I nagle słyszysz śmiech z kurwysyna w zamku. Umierasz, traci szluny na stałe. Wydaje mi się, że każdy przerabia to przynajmniej raz. Ten kot cię prowadzi, przyjacielu, do twojej zguby, ale jeszcze o tym nie wiesz. Urzędne 136. Słychać transmisję z pewnego miejsca. Chyba to Disneyland. Scenki, czy powinienem się bać? Transmisja zanikła. Tych nie da się pomijać. Okej. Już się bałem, że powiesz mi, że ten segment się dużo powtarza, bo dużo się tu umiera. Tam jest save point. Team Before nie będzie mi dane skorzystać z takowego. Też pomar. O, nie jest podatny na to. Dobra. No i powiedzą, tam wciąż jest silny. Tak, i trochę tak jak myślałem, że oni będą mieli tego. Lodowe rzeczy. A w SAS też zazwyczaj mi się kojarzą z lodem trochę, więc staram się nie używać. Miałem możliwości tego. Lodu w tych walkach. Nice. Boże, hit nie ma tego. Ania mancy zmienionej. Czas to naprawić. Sesja i dwóch sneakersów. Mówi, że ktoś tu głodny nie jest sobą. Tanta auto skills. Co to było? Co have a P divide Iron Stomach. Critical attack auto skills. Relaving slash eyebrows critical. Ogólnie widzę, że jest dość dużo tych fizycznych manty. Ciężko twierdzić, od której dobrze zacząć. Tak trochę. Powinna się wziąć... Nie jestem pewien, czy iść górą, czy dołem w tym momencie. Wezmę to, spróbuję górą pójść. A że tamta wyżej jest w piździe droga, to staram się jej nie bać. Bo jednak 50 tysięcy to trochę za dużo pieniędzy.
biorąc pod uwagę, że trzy moje postacie potrzebują mantr. Tam nie było nic więcej. To jest coś, co wygląda jakby było drzwiami, ale pewnie im nie jest. Czy możesz go pożyć? Możesz, nice. A tutaj na razie drzwi nie ma, nie dziwię się jak potem się otworzą jakieś. Och, te handskille są fajne, gdyby nie to ile kosztują. Ta transmisja. I wonder where this one is going. Na pewno dobry książę się nie oburzył i nic złego nie zrobi przy pierwszej możliwej okazji, prawda? O! Tego się nie spodziewałem, prawda, zaraz? A tego się jestem nie spodziewałem, ale to inna sprawa. Idzie w trochę, tak? Nie wiem, jakiś taki trochę nieżywy jestem dzisiaj. Mam wrażenie. I nie jestem pewien, z czego to wynika. Tu nie ma przejścia. Tu też nie. Tu mogę się wrócić tylko. Oho. Kilki schod. Słucham? Coś ty do mnie kto zapowiedział? Że Mazio co? Czemu przeciwnicy na 27 poziomie mają Matiodań? Jeżeli to nie trafi, to kończę streama. Dobrze, że się rozumiemy go. Spoko, czym się wymijam. Chciałabym się Megido. Mam wrażenie, że Megido w tym momencie by mnie bolało mniej niż Maziodań. Bo gen Megido jest raczej może na poziomie tych drugotierowych speli. Potrzebuję wyleczyć miód.
O mój słodki książę, chciałabym przekazać, jak naprawdę się czuję. Drogi podróżniku, możesz przekazać to mojemu kochanemu? Gdzie on jest? Wróżka imieniem dzwoneczek możesz się poprowadzić. Możesz też zapytać ludzi za tymi drzwiami. Okej. Okay. Nie, nieważne, zapomnij o tym, co mówiłem. Znam pozwana. Jakiekolwiek inne marzenia mogę rozpoić, jedynie ból i cierpienie. Ejka, jak tam? Boisz się w zamku tajemnic? Nazywa się dzwoneczek i będę cię prowadzić, miałeś poznać. Nasza pierwsza atrakcja jest... pokaż księciu, jak bardzo księżniczka go kocha. Na tym piętrze jest dużo portretów księcia. Niestety jest tylko jeden dobrego księcia, którego ona kocha. Przekaż jej miłość dobrej osoby. Jeżeli posłuchasz uważnie tego, co wszyscy mówią, to powinieneś być w stanie go znaleźć. Dobry książę ubrany jest na niebiesko. Jeżeli porozmawiasz z tym księciem, to wpadniesz w ogromną tarpatę. I było też sugerowane, że tutaj są ludzie, z którymi mogę porozmawiać. Czy to bardzo się różnią w ogóle czymś? Bo co te wskazówki, tak? Dobry książę zawsze był spokojny. Jego mottem było śpiesz się powoli. Niektórzy wpadli w sidła złego księcia. Proszę wejść bezpiecznie. A nie rozumiem, gdzie jest system speli w tej grze. I dlaczego na tym etapie dostajemy już Dynai na pysk? Chyba, że nie ingres się kończy na jakimś 50. Bo tak to mam wrażenie, że jest póki co zauważalnie za szybko na ten tier. Waga się nauczył materii, jest pusta. Książę był ubrany na niebiesko, to na pewno. Tak, you know? Pogadaję z ostatnim. Chyba nie. W sensie... jeżeli chodzi o te, które były tam wszędzie, to tak. Jeżeli był jeszcze jakiś, którego nie widziałem, to nie. O tak powiem. A nie zdziwię się, jeżeli był w pokoju jeszcze jeden obok. Przypomnij mi swoją słabość. Some face with Alec Elf X Pelly for Death Dane. Ooh, Dane Fire Eyes. Myślałem, że walka jakoś trafiła i poszedł dalej. Wydaje mi się, że nie. To tam były szybko te z tego tkaja.
tak mówię, mogłem któryś pominąć. O, a któż to? Kolego, przyjacielu. To tym razem obawiam się, że nie mam tego. Nie mam Gale'a. I nie zdążę go użyć na to. Pierwszy atak failed, ja pierdolę. Wojtek, spell. Okej, okay. Ewidentnie nie musiałem używać tego. Nie musiałem używać Void Defa. Także wraca Jadgila. Tu nic nie ma. Nie chciałem uciekać, ale niech będzie. Zapominam, że to trzeba dwa razy nieraz. Na tamto samym przeskoczyć. Ta i chciałem... Distun. Coś tu jest? Nie. To mnie aż na początek wyrzuca. Rozumiem, rozumiem. Pa. Wiecie co, ja ci skończę, bo jakoś tak naprawdę bardzo mizernie się czuję. Mam nadzieję, że nic nie odkłada. Żeby nie było. Nie jest też nie to sobie coś, tylko ten bardzo jakoś tak niewyraźnie się dzisiaj czuję. Więc wolę ten pójść sobie na spokojnie odpocząć. Mam nadzieję, że nic mnie nie sieknie i kolejne streamy już planowo będą dobrze. Nie, spać nie idę, spokojnie. Także ten, dzięki wam za przybycie i trzymajcie, po. Cześć.